Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś przepis na wątróbkę prosto z ziemi konińskiej. Do przygotowania potrzebować będziesz pół kilograma wątróbki drobiowej, 200 g fasoli białej, 100 g groszku zielonego, 100 g ugotowanej marchewki oraz 150 g koncentratu pomidorowego oraz 50 g śmietany 18%. Do tego przepisu wykorzystuję warzywa z puszki. Oczywiście w sezonie letnim możesz przygotować wątróbkę ze świeżych warzyw. W wersji zimowej przygotowanie tego dania zajmuje Ci około 30 minut. Zaczynamy! Na deskę sypię mąkę pszenną i dokładnie obtaczam w niej wątróbkę drobiową. Na patelni rozgrzewam oliwę lub olej. Podsmaż wątróbkę na złoty kolor. Przewróć ją na drugą stronę. Teraz dopraw ją pieprzem i smaż do momentu, aż dobrze się zarumieni, około 5 minut. W tym czasie co jakiś czas ją przewróć. Uważaj, tuż może pryskać. Jak wątróbka będzie z każdej strony zarumieniona, dopraw ją solą. Dodaj marchew i fasolę, wymieszaj dokładnie. Dodaj 3 czubate łyżki koncentratu pomidorowego oraz 2 łyżki śmietany 18%. Wątróbkę z ziemi konińskiej serwuję z ryżem, który smażę razem z makaronem oraz z pieczarkami. Do obejrzenia tego przepisu zapraszam Cię już teraz oraz do zobaczenia innych przepisów na kanale Krychu Gotuje. Życzę smacznego i do następnego gotowania.